Panie Edwardzie, jak pan ogólnie ocenia wybory? Dla mnie bardzo dobrze, bo nie mogę inaczej powiedzieć. Frekwencja dopisała. Ja chciałem w tym momencie podziękować bardzo mieszkańcom Mysłowic, dlatego że przy tej pogodzie, przy tych warunkach frekwencja jest wspaniała. Czy spodziewał się pan tak wysokiego poparcia i w pierwszej, i w drugiej turze? Liczyłem, ale nie liczyłem, że aż tak wysokie będzie. Jakim będzie pan prezydentem? Myślę, że dobrym dla Mysłowiczanin. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Jako organizacja Nowe Mysłowice zdobyliśmy 5 mandatów w Radzie, więc to jest drugi wynik w mieście. No, mnie osobiście się specjalnie powiodło, ale zważywszy na informację o wyroku tuż przed wyborami, na misję specjalne i tą nagonkę, no myślę, że nieźle. To jest tak, że zostawiłem konkurentów z Platformy. Pan profesor Buzek fatygował się osobiście i opierał kandydata Platformy, nawet nie wszedł do drugiej tury. Pan poseł Ziobro bardzo uprzejmie wspierał kandydata PiSu i też jakby nie wszedł do drugiej tury. A ja jakby walczyłem na ten czas. Czyli w plebiscycie mieszkańcy wybrali. Szanuję ten wybór po 8 latach rządów. Podkreślam, bez większości. Nie wiem, czy jest takie miasto, które ma prezydenta, który bez większościowych rządów ma możliwość rządzenia 8 lat i jeszcze zrobienia paru fajnych rzeczy. Więc to oczywiste, że ja też czułem się zmęczony. Po 8 latach braku wsparcia z Rady, no, żadne miasto nie może się dynamicznie rozwijać, jeżeli nie ma współpracy między Radą i prezydentem. A tu rzeczywiście tego nie było i no, mamy wynik, jaki mamy, a ja wracam do biznesu i mam nadzieję, że dalej z sukcesem.